Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na film, w którym będę robiła dekoracje. Będę dekorowała mój skos w kuchni. Moi stali bywalcy znają ten skos i wiedzą, że jest to takie miejsce, które ja lubię zawsze, żeby było w jakiś sposób udekorowane. No i zbliżają się święta, a ja chciałabym Was zainspirować do robienia różnych dekoracji, zainspirować również do tego, żebyście otworzyli swoje pudła z dekoracjami i żebyście poszukali już, co ciekawego macie, co warto wyjąć z poprzednich lat, a co ewentualnie musicie dokupić. Dzisiaj tutaj, na tym skosie, w tej chwili postawiłam dwie grafiki Cornella. To jest jedna grafika, która jest moja, ta druga grafika należy do mojego syna Miłosza, a dwie grafiki namalował mój syn starszy Cornel. Bardzo je lubimy obydwoje i to dostaliśmy właśnie jako prezent pod choinkę. Bardzo ładne, bardzo sympatyczne i ja generalnie zawsze staram się, żeby one były tutaj na tej półce i to jest ich miejsce. Tutaj widzicie, wiszą też takie roślinki. Ja powiem Wam szczerze, że nie wiem, jak ta roślina się nazywa. Są to takie ładne koraliki, które nie wykorzystałam, jak robiłam wieniec na, nie wieniec, a wiązankę na cmentarz. I ich nie wykorzystałam i zastanawiałam się, czy one się ususzą, więc muszę Wam powiedzieć, że się genialnie suszy to. Będzie można to później do dekoracji również bożonarodzeniowych. Jest to taka delikatna roślina, dosyć ciemna, natomiast ma taki kolor głębokiego wina. Tak się zabarwia. Nie jest czarna, tylko właśnie taki kolor głębokiego wina. No i tak sobie tutaj wisi. Uważam, że całkiem sympatycznie to wszystko wygląda. Wiszą tutaj również dwie moje ceropegie Woody. Ja je bardzo lubię i one wyglądają w takich dekoracjach świątecznych, uważam, też będą wyglądać przepięknie, zwłaszcza, że ta jedna to jest ceropegia variegata, ma te białe wybarwienia, więc będzie na pewno pięknie. Oczywiście ja jak zawsze mam do Was prośbę, żebyście mi napisali, która dekoracja skradła Wasze serce, czy pierwsza, czy druga. No i oczywiście do tych wszystkich, którzy trafili tutaj do mnie przez przypadek na mój kanał, zapraszam serdecznie do subskrybowania i do oglądania filmów o różnej tematyce. Tak jak życie, słuchajcie, jak jest życie. Życie jest kolorowe i staram się, żeby również na tym kanale znalazło się dużo różnych treści. Ale dosyć gadania. Zróbmy pierwszą dekorację. I pierwszą dekorację zrobimy też z takich choinek. Ja wyciągnęłam te choinki również, zobaczyłam, że bardzo ładne te choinki mam i zobaczyłam, że one tak ładnie iskrzą się, są takie, mam nadzieję, że to widać, jak one w taki piękny sposób się błyszczą, mienią. Są takie mroźne, więc ja je sobie tutaj powieszę. Ale zanim, bo zapomniałam, słuchajcie, ale zanim dam te iskrzące, w zasadzie to nie są choinki, to jakiś tak jakby bukszpan czy jakiś inny krzew. Słuchajcie, mam tutaj również takie dwa sople. Jeden taki większy, drugi mniejszy. To są takie dosyć duże sople. Mam je już kilka lat. I wyciągnęłam, bo doszłam do wniosku, że one będą przepięknie wyglądać powieszone tutaj. Zobaczcie, jak pięknie te sople będą wyglądać już tutaj na tej ścianie. Pięknie. Przydałby się jeszcze trzeci. Ale nie mam, tylko mam takie dwa duże, piękne sople. Są rzeczywiście bardzo ładne i świetnie mi się sprawdzą właśnie do tej takiej iskrzącej, słuchajcie, dekoracji. Bardzo ładnie to wygląda. Mam nadzieję, że Wy widzicie, jak to się wszystko tak ładnie błyszczy. Do tego będę chciała postawić, słuchajcie, moją ulubioną sowę.
Tą sowę, tę sowę mam już, słuchajcie, naprawdę kilka lat. No nie wiem, tak bez przesady, nie aż tak dużo, ale może gdzieś 3 lata mam. Bardzo ją lubię. 3, a może 2. Słuchajcie, nie będę Wam mówiła ile, bo to jest zawsze tak, że z tym czasem to jest ten czas tak pędzi, że mnie się wydaje, że to było 10 lat temu, a się okazuje, że to było jeszcze dawniej. Bardzo lubię w każdym razie tą sowę i zobaczcie, postawimy tę sowę tutaj obok i już się robi tak fajnie chłodno. Tak się zastanawiam jeszcze, bo mam tutaj też tego jelenia. Pamiętacie, ja Wam pokazywałam, że w Pepco kupiłam tego jelenia za 10 zł. Bardzo go lubię. On ma bardzo ładnie, jest szkliwiony. To szkliwo jest takiej dobrej jakości. I tak może postawimy tutaj. I zobaczcie, w zasadzie moim zdaniem nic więcej nie potrzeba. Tylko właśnie taki element. Aczkolwiek, żeby może coś się błyszczało. Zobaczcie, ja mam też takie mam lampki tutaj. W takim dosyć świątecznym naczyniu, tutaj są takie płatki śniegu i też je lubię, to ten wazon już mam naprawdę też dobrych kilka lat, do tego jakieś tanie, zwykłe lampki i zobaczcie, już można tak postawić, żeby się jeszcze coś błyszczało, coś świeciło, wygląda to bardzo ciekawie i w zasadzie nic więcej tutaj nie potrzeba, bo i tak już jest dosyć dużo elementów. Ja bardzo lubię tutaj, wiecie, ten skos, dlatego że tutaj jak mam wszystko posprzątane, to ta dekoracja, ona mi nigdy tutaj nie przeszkadza. Ona nie przeszkadza mi w blacie roboczym, ani w codziennym funkcjonowaniu. Natomiast zawsze mogę tutaj fantastyczną jakąś dekorację zrobić. I to jest moja pierwsza dekoracja. Można ją ustawić w różny sposób. Słuchajcie, można zrobić jeszcze nawet tak, zobaczcie. Jeszcze tak moment, jak już zaczęłam zdejmować. Zobaczcie, tylko ten jeleń z tymi choinkami i też to wygląda bardzo ładnie. Więc wydaje mi się, że zawsze jest tak, że niektórzy mówią, że za dużo jest tych dekoracji, jak ja ustawiam. Niektórzy wolą mniej. I to zawsze jest kwestia tego, co lubimy, w czym się dobrze czujemy. Jeżeli lubimy minimalizm i wystarczy nam postawienie na przykład jednej choinki czy dwóch jelenia, to dlaczego nie? Zawsze kreujemy przestrzeń dla siebie. To my mamy się tam dobrze czuć i my mamy po prostu w tej przestrzeni funkcjonować. I to jest nasza estetyka. I nie skupiajmy się na tym, słuchajcie, co jest modne, co nie. Bardzo często też piszecie, że jak ja pokazuję na przykład dekoracje z różnych sklepów, że wy nie kupujecie, bo macie swoje stare, piękne dekoracje. Słusznie, jeżeli macie coś pięknego, coś co jest stare, to pamiętajcie, to są rzeczy unikatowe. Tego już po prostu nie dostaniecie albo w takiej jakości, albo w takim wzorze, więc warto pielęgnować te stare dekoracje i warto je wyciągać i patrzeć, co ja mogę zrobić, zupełnie coś innego. Warto też z tych samych elementów dekoracyjnych robić różne dekoracje w różnych miejscach, żeby one nam się nie znudziły, nie opatrzyły. Dlatego jeżeli w tym roku na przykład coś stało na skosie, to staram się robić na drugi rok, czy na parapecie, czy na komodzie, czy w sypialni, czy na biurku, żeby zmieniać miejsce tych dekoracji, które robiliśmy. Żeby one nie były ciągle w tym samym miejscu, bo wtedy mogą się rzeczywiście nam opatrzeć. A tak, pamiętajcie, pielęgnujmy swoje stare dekoracje, bo one są unikatowe, a im dłużej, tym nabierają moim zdaniem większej wartości jako unikat, no i oczywiście wartości sentymentalnej. No dobrze, to jest moja pierwsza propozycja. Zaraz będziemy robić drugą.
hanging lights on the front door. It's my favorite time of year. Pull a wreath out of cardboard. It says everyone is welcome here. Grandma's frost in the cookies. She waves at neighbors as they pass. She laughs as I sing jingle bells out of a marshmallow mustache. My little daughter came running up and sat on my knee. She said, Dad, I got a question for you. I said, what's on your mind? She said, I am not sure if Christmas dreams come true. Thought about it for a minute. Turned up Tony Bennett. Said, love, I think I know that they do. She was asking me how. As I twirled around, I said, Christmas brought me you. Zaczynamy robić drugą dekorację. Teraz będę chciała powiesić tutaj moją roślinę. To jest Epipremnium Happy Leaf. Bardzo lubię właśnie w zimowych kompozycjach wszelkie rośliny, które mają te białe wybarwienia, białe wariegacje, bo one po prostu przypominają nam to, że na zewnątrz jest zimno. No co prawda nie ma śniegu, ale taki nadają fajny zimowy klimat. I ja tutaj postawię na półce. Tak, muszę zerknąć, jak to wygląda. Ona tutaj, ta roślina, cały czas wisi. Nie wiem, jak to będzie, czy ona da radę tutaj wisieć w okresie tym zimowym, dlatego że w tej chwili też jest dzień, a trzeba palić światło, bo jest po prostu tak ciemno. No ale to zobaczymy. Tutaj będę chciała ustawić, słuchajcie, teraz troszeczkę lasu, takiego iskrzącego, zimowego. I też mam takie choinki, które kupiłam też dosyć dawno. Te choinki już mam dosyć długo. Bardzo, bardzo ładne są te choinki. One są takie iskrzące. Mam dwie tego typu choinki tylko. No ale wystarczy, wydaje mi się. No i mam również tego takie figurki, czy nie wiem, co to jest, bo to z jakiejś masy takiej jest zrobione. Jedna jest tak posrebrzana, tego typu. To kupiłam, o już Wam powiem, bo to kupiłam, słuchajcie, w Kiku, bo widzę, że jest cena. Kupiłam w Kiku chyba 2 lata temu, albo w tamtym roku, wiecie, już nie pamiętam, i kosztowało to 15 zł. Bardzo ładna jest, bo to nie jest świeca, ale jest taka mocno iskrząca, bardzo ciekawie wygląda, a tutaj nie mam ceny, bo bym Wam powiedziała. I to jest taka malutka i ona chyba też jest kupiona w Kiku. Bardzo ładne te choinki, bardzo mnie się spodobały i dosyć dobrą cenę miały i rzeczywiście dosyć fajnie wyglądają. Mam jeszcze jedną choinkę, też nie mam tutaj ceny, taką śnieżną, też bardzo ładną, też ją mam od kilku lat, bardzo ją lubię i postawimy tutaj choineczkę taką śnieżną, o, żeby tak wyglądało to wszystko. No i kupiłam w tym roku, przyznaję się, kupiłam w tym roku w Kiku 2 domki. W zasadzie to tak jeden domek, który jest na tea lighty. Ja już mam, pokazuję, mam tutaj zapalonego od razu tea lighta, świeczkę, żeby tutaj się świeciła. Taki mały domek i bardzo ładny, piękny kościółek. Bardzo mi się spodobały te takie ośnieżone domki. I tak sobie, zobaczcie, tutaj możemy dać bliżej. Zaraz to sobie poustawiam, żeby to ładnie wyglądało. O,
Tak, jakoś jeden. Tu możemy dać bliżej perspektywę. Tak, możemy tutaj jeszcze to wszystko przysunąć. I zobaczcie, jak ładnie wygląda to. I nic więcej również nie potrzeba. Mamy taką po prostu ustawioną, no, a la wioskę, a la taki ośnieżoną, pięknie, dachy ośnieżone, pięknie iskrzące się mroźnym powietrzem i iskrzące się w środku ciepło ogniska domowego i ciepło tutaj kościółka. Wygląda to moim zdaniem bardzo ładnie, bardzo zimowo, również tak świątecznie. I to jest moja druga propozycja. Więcej rzeczy nastawiane, ale z kolei też wydaje mi się, że nie jest aż tak mocno przerysowana ta dekoracja. Również jest skromna taka dekoracja, a jednocześnie, tak jak mówię, jest taka zimowa, iskrząca i świąteczna. Lights on the front door, it's my favorite time of year. Pull a wreath out of cardboard, it says everyone is welcome here. Grandma's frosting the cookies, she waves at neighbors as they pass. She laughs as I sing jingle bells out of a marshmallow mustache. My little daughter came running up and sat on my knee. She said, Dad, I got a question for you. I said, what's on your mind? She said, I am not sure if Christmas dreams come true. Thought about it for a minute. Turned to Tony Bennett. Said, love, I think I know that they do. She was asking me how as I twirled around, I say, Christmas brought me you. Mam nadzieję, że mile spędziliście ze mną czas, dekorując tutaj fragment mojej kuchni. No i oczywiście zachęcam Was również do tego, żebyście już zaczęli otwierać własne, tak jak mówiłam, czy pudła, czy inne miejsca, gdzie macie dekoracje świąteczne. Warto sobie przypomnieć, co macie. I być może zainspirujecie się właśnie moim filmem do tego, żeby tworzyć własne dekoracje. Życzę Wam dużo zdrowia, ciepła, no i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się ciepło. Cześć. With everybody you love and everybody you miss, my little daughter came.